11 grudnia, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20 plus 3 dodatkowe spółki, o które prosiliście. Na początek oczywiście Allegro, bo jedziemy alfabetycznie. No mamy jak gdyby cały czas jesteśmy tutaj po korekcie. Ja tydzień temu mówiłem, że ta świeca z tym dość wyraźnym dolnym cieniem na znacznie większym obrocie, no raczej sugeruje się wskazywać, że mamy tu jakiś układ korekty i szansę na pójście dalej do góry, a w takim przypadku powinniśmy atakować tutaj poziom tych 30 zł, a być może nawet i tutaj tych okolic 35-37. Natomiast ten tydzień, no to widzimy, nic jest znacząca taka szpulka biała i po prostu czekamy, patrząc teraz na wykres dzienny, no to tu widzimy wyraźny spadek ABC i teraz do góry. Teraz moim zdaniem, nawet gdybyśmy mieli, bo tutaj widzimy na końcu czwartek, mamy zasłonę ciemnej chmury, nie ma jej potwierdzenia, to wszystko przy niewielkich obrotach, więc też zostawia sporo do życzenia. Natomiast znowu patrząc od strony bycia, możemy powiedzieć, że tutaj mamy jedną korektę, tutaj mamy drugą korektę i pora teraz na ruch do góry. Tym niemniej jednak widzimy, że poruszamy się w takiej ala fladze, co z której wybicie powinno nastąpić górą, a myślę sobie tak, że jeżeli nawet tutaj ma budować się większa korekta, bo no jakby nie było, możemy zobaczyć, że tu jest coś na wzór pełnego takiego impulsu, więc tu by mogła powstać większa korekta, chociażby większa korekta, bo normalnie to może być tutaj układ, z którym mamy do czynienia A, B, C i ruchy na dół. Więc to i tak powinniśmy mieć tutaj jakieś wyraźne A, B i C, a rynek, cena powinna dziś dojść tu w okolice tego szczytu. Więc myślę, że przed nami mimo wszystko tak czy tak wzrost z wskazaniem na mocniejsze uderzenie. No i znowu przypomnę to, co już kilkukrotnie mówiłem. Ta strefa oporu jest zarazem linią szyi ewentualnej głowy z ramionami, tak? Odwróconej głowy z ramionami. Więc pójście do góry i wybicie właśnie otwiera nam drogę do poziomu około 37 zł. Kolejna spółka CD Projekt, mała szpulka i można by było powiedzieć nic nieznacząca, natomiast ma ona według mnie swoją pewnego rodzaju wymowę w kontekście poprzedniej świecy, czyli duża spadkowa świeca z wyraźnym dolnym cieniem na skokowo większym obrocie, co jest dochodzącym do strefy wsparcia, co dla mnie stanowi strefa wsparcia, żeby nie było, że ona jest taka sobie nic. Ona jest tutaj bardzo istotna. Widzimy, jak tutaj rynek reagował, tu też zareagował, tu zareagował i teraz reaguje, więc to nie jest taka sobie strefa. I patrząc, że dojście do tej strefy, reakcja, obrót plus szpulka, wydaje mi się, że oczywiście bardzo, znaczy się statystycznie wskazałbym na to, że jest to przygotowanie pod dalszy ruch do góry, a to zwróciłbym uwagę na fakt, że wtedy ten układ tutaj, taki ala impuls, to swing w ramach, jak ja to nazywam, schodki, mamy dużo tych cieni, więc gdybyśmy tutaj zrobili to w mniejszym interwale, za chwilę będziemy dziennym, to dużo korekt, no to tutaj pójście do góry i wybicie powinno dać dynamikę i wtedy myślę, że te 220 spokojnie będzie osiągnięte. Patrząc na CD Projekt od strony dziennej, to właśnie to jest to, co tu mówię, te schodki. Teraz mamy tutaj na razie korektę ABC. No i oczywiście rynek teraz tutaj zrobił znowu równość korekt, jeżeli zawróci, no to mamy okazję do tego, żeby spadać niżej tutaj do strefy 110, 100, bo tutaj też jest kolejna. Natomiast jeżeli tutaj dynamiczne wybicie pójdzie, no to najprawdopodobniej mamy zakończoną krótką korektę i właśnie szansę na ten duży impuls, który pójdzie tam w okolice tych 200-220 zł. Kolejna spółka Dino. Na Dino biała, po tej czarnej świecy na dużym obrocie mamy teraz białą świecę. Patrząc na wykres tygodniowy, chciałoby się powiedzieć, co najmniej tutaj powinniśmy gdzieś zahaczyć po te poziomy szczytów, żeby wykończyć jakiś impuls wzrostowy. Patrząc natomiast na wykres dzienny, no to trzeba jednak sobie powiedzieć, że ten ruch spadkowy pokonał ostatni potwierdzony szczyt, wyszedł poniżej niego, więc teraz znaleźliśmy się w tak zwanej strefie na koronę i tutaj jest bardzo istotnym, aby nastąpiła kontynuacja. Plusem do tej kontynuacji jest to, że mamy narastający obrót, więc myślę, że to powinno mieć miejsce i dlatego na razie, dopóki jeszcze nie ma, bo przecież wiemy, że nawet wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu nie jest zmianą trendu, jest tylko wskazaniem na jej możliwość. Ta zmiana trendu może teraz nastąpić w momencie, kiedy ten ruch do góry nie pokona tego szczytu.
a na razie wszystko wskazuje na to, że on chce go pokonać i pojechać dalej do góry. Boję się tutaj powiedzieć, bo naprawdę czasami mi się wydaje to niemożliwe, ale cały czas na dużej ilości indeksów i spółek jest coś, co no, wygląda, zawsze mogłoby tak być, że to jest, inaczej powiem w skrócie, że to są schodki przed dynamicznym ruchem w górę. To też na razie mam gdzieś z tyłu głowy taką możliwość. Ciężko mi w to uwierzyć tak do końca, bo nie chcę mi się teraz wierzyć, żeby nagle, tak do końca, żeby nagle tutaj był duży ruch do góry, ale no, nie wolno tego, że tak powiem, lekceważyć, dlatego no, nazwijmy to sprzedaż w tym momencie akcji, no, no, chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem. Takim, bo znaczy się zawsze, jeżeli jest zysk, to jest dobre rozwiązanie, tylko myślę, że można zaryzykować więcej. Kolejna KGHM, no mamy trzecią wzrostową spółkę, ale tym samym mamy, nazwijmy to już, dobieranie się do górnej granicy korpusu tego czarnego i tu myślę, że jak najbardziej jesteśmy w ruchu, który no ma szansę powędrować co najmniej tutaj do tej strefy na około 165. I tak to tutaj się robi. Natomiast jeżeli teraz spojrzymy na wykres dzienny, no to cały czas mamy zagrożenie, że mamy tutaj jakieś A, mamy tutaj B i możemy przyjść C. Natomiast żeby tak było, no musimy wybić tutaj poziom 112,40. Bez tego możemy mieć jakąś korektę pędzącą i silniejszy ruch do góry. Więc na razie, na ten moment, no pamiętajmy, doszliśmy do strefy. Nie chodzi mi o tą główniejszą strefę, tylko tutaj jak gdyby do, no do fali czwartej tego swingu, tak? Czyli tutaj nie wybiliśmy tego dołka ostatniego w postaci tego cienia, więc jak najbardziej dalej ruch do góry. Kolejna spółka PKO S.A. Tutaj mamy czarną świeczkę, która no oczywiście stwarza nam ryzyko pójścia w dół, ale nadal ten pin bar tutaj, mimo że ma górny cień, to jednak przypomina, ma biały korpus, nie został wybity w dół, czyli nie ma jak gdyby takiego potwierdzenia dla niego, a więc jesteśmy na razie w reakcji na strefę oporu i nic ponadto. Patrząc teraz na wykres dzienny, no to tu widzimy, że jesteśmy w jakiejś takiej konsolidacji lekko spadkowej i zahaczyliśmy już tutaj o ten dołek ostatni, ale on nie był potwierdzony, bo nie wyszliśmy na szczyt, czyli tak naprawdę ostatni dołek jest tu w rejonie 78 zł. A taki szczególny 76, no więc na razie, jak widzimy, to jesteśmy po prostu po wzroście w jakiejś konsolidacji pospadkowej i tu cały czas jest możliwość pójścia dalej w górę. Następnie PKN. Na PKN-ie trochę gorzej już to wygląda, ponieważ po tym pinbarze mamy teraz czarną świecę, która delikatnie, bo delikatnie, ale go potwierdziła. No i cały ruch był dojściem do zakresu overbalansu, nie wybił ostatniego potwierdzonego szczytu, czyli zawrót z tego miejsca oznaczałby zejście do 42-43 zł. Patrząc na wykres dzienny PKN-u, no to tu też widzimy po wyjściu, mieliśmy jeszcze do czwartku układ takiej korekty pędzącej. W tej chwili już się robi tutaj poważniej, ponieważ mamy tutaj dwie białe świece, czyli możemy mieć pierwszą, drugą i wchodzimy w fazę fali trzeciej. No, potwierdzeniem tego by było wybicie tutaj minimum na poziomie 62,60 mniej więcej. Tak jak wspominałem, tu od dołka, no nie wiem, no nawet gdyby tu miał być jakiś impuls, no to tak jak mówiłem, on nie wybił ani tego overbalansu, a tym bardziej tutaj ostatniego szczytu największej korekty, ostatniego potwierdzonego szczytu największej korekty, więc jak najbardziej w tej chwili jesteśmy cały czas na etapie, w którego bez problemu można schodzić na nowe dołki. PKO BP, szpulka, utrzymanie się nad strefą cały czas, tu się właściwie nic nie zmieniło. Patrząc na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj po tym korekcie, tu mieliśmy trójkę do góry, tu możemy mieć jeszcze zejście niżej, a wszystko będzie to dalej w ramach jak gdyby takiej korekty pędzącej 1:1. No i tu znowu, gdybym chciał być takim no hura optymistą, no to zobaczmy, mamy tutaj jakiś impuls, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, jeżeli to można
bo warunki są spełnione. On może trochę, no, z piątą taką hiperbolą, teraz korekta pędząca, no to należałoby oczekiwać wtedy kolejnego impulsu wzrostowego i myślę, że w tym momencie 33 ten poziom overbalansu i tutaj tej strefy byłby jak najbardziej zagrożony i byłaby szansa na jego wybicie. Ale tak jak mówię, no na ten moment jesteśmy w korekcie, ale tylko w korekcie. Pierwsze problemy zaczną się, jeżeli wybijemy tutaj ten dołek, to będzie ewentualne wskazanie na możliwość odwrócenia tej całej tutaj tendencji, tego trendu wzrostowego. No na koniec tych dużych spółek PZU, kolejna świeca, tu się robi ciepło, w tym sensie, że no, wszelkie aspekty takiego wykańczania, jakiegoś swingu wzrostowego, no, nas dochodzą. Co się stało w międzyczasie? No, wybiliśmy tutaj ten ostatni potwierdzony szczyt w tym swingu, ale jesteśmy blisko ostatniego potwierdzonego szczytu największej korekty od tego momentu, no więc jeszcze kawałek może być tego ruchu tutaj w górę i próba jego wybicia. Patrząc natomiast na wykres dzienny, no moim zdaniem jest tutaj możliwość, że jest właśnie pierwsza, druga, trzecia, czwarta i teraz piąta, ale ta piąta, nawet gdyby miała być to już faktycznie piąta, ona powinna jeszcze pójść, bo mamy tutaj co najwyżej pierwszą, drugą, trzecią, czwarta i jeszcze powinna być próba uderzenia tutaj w te rejony 33-50. Na razie nie mamy objawów zakończenia. Oczywiście to nie są momenty w tej chwili do kupowania akcji na jakiś nawet średnio dłuższy czy średnio krótszy okres, no bo jest ryzykowne, bo tutaj można powiedzieć, że po takim wzroście ten szczyt może nastąpić w każdej chwili, ale nie ma też powodów, nazwijmy to, żeby posiadane akcje sprzedawać. No i na koniec trzy spółki, o które prosiliście. Najpierw Pepco. No jeśli chodzi o Pepco, mamy dość krótki zarys historyczny, no bo od 2021 roku, ale zobaczmy, schodziliśmy tutaj w trendzie spadkowym, w którym no, rynek doszedł do poziomu około 28 zł i następnie ruszył do góry, wybijając linię trendu luką cenową, a na tej spadkowej świecy był skokowy wzrost obrotu. Także to akurat jest sprzymierzenie, że ktoś nastawił worek z dużych i kupował. No i gdyby tak patrzeć, to tutaj od tej strony powinniśmy podążać teraz w kierunku 47 zł. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy też wyjście nad strefę, dojście. No i teraz krótko, wybicie tego szczytu, moim zdaniem jest kontynuacja wzrostu, tak jak powiedziałem, a z atakiem na poziom tego tutaj szczytu i całkiem możliwe, że na dalsze, na kolejne wzrosty. Tutaj dlaczego ten szczyt? No bo tu mamy podwójny dołek, więc tu mamy linię szyi, tak? To moim zdaniem jest ważne, oczywiście w cenach zamknięcia. Natomiast gdyby rynek nie wybił tego, a wybił nam tutaj ten element, no to mamy ryzyko, że wchodzimy teraz co najmniej w fazę korekty, bo jeżeli byśmy tak spojrzeli od strony tej takiej dołkowej, no to też możemy powiedzieć, że mamy pełen impuls, tak? Więc tutaj może przyjść, nawet jeżeli tu już ma nastąpić zmiana trendu, to przyjść głębsza korekta. Więc dla mnie swinga, z tymi tymi sygnałami kupna sprzedaży jest właśnie tutaj wyjście z tej konsolidacji, wybicie tego dołka między podwójnym, znaczy tego szczytu między podwójnym dołkiem, wskazanie na dalszy ruch do góry, natomiast wybicie tego podwójnego dołka, wskazanie na dalszy ruch w dół. Kolejne to dwie energetyczne PGE, kolejny tydzień ze świecą białą, aczkolwiek widzimy wyraźna podaż uruchamiająca się, broniąca tutaj tej strefy oporu. Tutaj jest raz, dwa, trzy, ważna strefa oporu, rynek cały czas tutaj pokazuje od trzech tygodni, czterech właściwie, że te rejony są silnie podażowo. Natomiast patrząc od strony dziennej, no idziemy w jakiejś tendencji wzrostowej, przepraszam. I tutaj bym zwrócił uwagę na fakt, że choć nie jest to może idealne, bo nie jest na pewno, ale nie jest też takie jakoś, jak widzimy,
mocno poza ręce, a co najważniejsze, daje nam podstawę do tego, że pierwszy impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, korekta pędząca i teraz drugi impuls, który będzie atakował tutaj poziom 7,70. Teraz po tym ruchu wzrostowym, tu mieliśmy w piątek sesję, na której mamy wyraźnie większy obrót na spadku i świeca czarna z wyraźnym dolnym cieniem, czyli takie markowanie podaży. No wydaje mi się, że czeka nas tutaj atak na 7,50, a powiedzmy sobie szczerze, jeżeli tak to by miało wyglądać, to moim zdaniem to jest ruch, który powinien iść wtedy tutaj w okolicy co najmniej 8,50, 8,70. I Tauro na wykresie tygodniowym, gwiazda poranna, nazwijmy układ, dalej niepotwierdzony, ale teraz jeżeli przejdziemy na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj mieliśmy pierwszy impuls, który wybił ostatni potwierdzony szczyt i teraz mamy znowu podobną sytuację. To znaczy się, tutaj mamy układ, gdzie tu jest niższy dołek, czyli mamy pełne ABC i w tym momencie szykuje nam się tutaj pierwsza, druga pędząca z wyraźnym, znowu świeca markowanie podaży, wszystko koło w większym obrocie, wyraźnym dołku, wybicie tego szczytu. No moim zdaniem jest skazanie na falę trzecią w tym swingu, no i w tym momencie spokojnie według mnie idziemy na poziom około 2,5 zł. A pamiętajmy, że tutaj to co widać, specjalnie zostawiłem nam tutaj ten tutaj układ, dlaczego on tak jest, bo to nie chodzi o tą równość korekt, tylko o równość korekt w tym jak gdyby układzie pędzącym. Więc tutaj ta wielkość jest zachowana, więc moim zdaniem tutaj mamy pełen impuls. Więc tutaj powinniśmy iść co najmniej docelowo w okolice 3 zł i być może właśnie wchodzimy w fazę, gdzie ten okres się tutaj rozpocznie, tak? No co będzie złe? No jeżeli wybijemy tutaj ten poziom minimum, niestety, bo jeżeli wybijemy te 1,99, no to w tym momencie należy się spodziewać większego spadku, znaczy się większego, na razie zakładając, że tutaj mamy pierwszy impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, więc szansa, że to jest impuls, korekta i nowy impuls, więc nawet przy pójściu do na dół, tak, w dół, no to będziemy tutaj obserwowali w okolicach 1,80-1,85. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG20, nazwijmy to plus.